Program Polkart jest realizowanym działaniem ministra zdrowia już jest długofalowe. W tej chwili mamy, realizujemy w Ministerstwie Zdrowia piątą jego edycję, nieprzerwanie od roku 2003. Obecna edycja programu Polkart jest na lata 2013-16. Łączne środki, które są zaplanowane na okres tych lat to przeszło 64 miliony złotych, przy czym, przy czym z roku na rok są te kwoty rosnące. One ewaluują. W zależności od przyznanych środków w ustawie budżetowej. Niemniej Rada Programu, która analizuje program corocznie, wyznacza główne kierunki, które będą realizowane w danym roku i potwierdza rozdysponowanie środków pomiędzy zadaniami. Także jest to bardzo szeroko zakrojony program, który, który no głównie ma na celu właśnie zniwelowanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Dopasażamy ośrodki referencyjne. Polkart jako program ministerialny no na pewno do Prowadził do tego, że i wyposażenie, i parę programów profilaktycznych miało miejsce, tak? Jest, jest jakby kolejna kontynuacja, czyli kolejny, kolejny etap kilkuletni. Fajnie, że to są programy właśnie wieloletnie, które pozwalają do pewnego stopnia zaplanować i również tutaj w, w wstępnie ustalamy z ministerstwem, w jaki sposób tą kwestię koordynować, bo również oczywiście zbieramy dane o wyposażeniu, o sprzęcie, gdzie pewne standardy też warto byłoby wprowadzić. Znaczy one są wprowadzone w rozporządzeniami, tak? natomiast jest kwestia ich monitorowania, żeby rzeczywiście te inwestowane środki były lepiej adresowane, w czym też oczywiście możemy, mając własne dane z poszczególnych obszarów kraju, pomóc. My jako kardiolodzy zorganizowaliśmy w tym kraju zarówno ze środków. Publicznych, ale również prywatnych, i tu trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że y, y, prywatne instytucje y, zdecydowały się zainwestować w tą kardiologię, co najmniej takie same pieniądze, jak poszły z polkardu, czyli z ministerstwa, od rządu, dzięki temu udało się rozwinąć bardzo nowoczesną sieć leczenia kardiologicznego. Niestety mamy dużo przeszkód i takimi przeszkodami na pewno, na pewno są wzrastające wymogi NFZ-u dla wykonywania tych procedur często nieuzasadnionych, co znacznie pograża, podraża koszty wykonywania tych procedur, a niekoniecznie przekłada się na por porawę jakości.